2 lipca wspominamy błogosławioną Eugenię Joubert. Eugenia urodziła się 11 lutego 1876 roku we francuskiej miejscowości Issajou w Górnej Loarze w rodzinie Piotra i Antoniny jako czwarte z 8 dzieci. Jej rodzina była głęboko wierząca. Uczyła się w szkole sióstr Urszulanek. W roku 1888 przyjęła pierwszą komunię świętą, wtedy też była bierzmowana. Wśród koleżanek wyróżniała się pobożnością maryjną i umiłowaniem Eucharystii. Wstawała codziennie wcześnie rano, by być na mszy świętej. Zrastało w niej pragnienie oddania się Panu Bogu. Po zakończeniu nauki pomagała w rodzinnym domu, opiekowała się chorymi i starszymi osobami sąsiedztwa. Najbardziej jednak lubiła uczyć dzieci katechizmu. Wiele czasu spędzała na modlitwie. Był to czas rozeznawania powołania. W wieku 19 lat wstąpiła do zgromadzenia sióstr Sacré-Cœur. Była już tam jej siostra. Ojciec początkowo sprzeciwiał się temu, ale widząc jej szczęście, zaakceptował tą decyzję. Matka natomiast żegnała ją słowami: oddaję cię dobremu Bogu, nie patrz na przeszłość, życzę ci świętości. Potraktowała te słowa poważnie. Od początku formacji zakonnej dbała o swój rozwój duchowy. 13 sierpnia 1896 roku otrzymała habit zakonny. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych 8 września 1897 roku pracowała jako katechetka w kilku domach zakonnych, przygotowując dzieci do pierwszej komunii świętej. Szczególną troską obdarzała dzieci chore, upośledzone, trudne i zaniedbane oraz sprawujące trudności wychowawcze. Martwiło ją to, że praca utrudniała jej modlitwę. Wieczorem w święto serca Pana Jezusa roku 1902 upadła wyczerpana krwotokiem. Rozpoznano u niej gruźlicę. Choroba uniemożliwiła dalszą pracę z dziećmi. Tę nową, trudną sytuację przyjęła jako wyraz woli Bożej. Była spokojna i ufna. Następnego roku odbyła pielgrzymkę do sanktuarium w Loreto. Rok mieszkała w powstającym domu zgromadzenia w Rzymie. Wróciła do Liège nad Mozą na terenie dzisiejszej Belgii. Gruźlica postępowała. Czas choroby wykorzystywała na modlitwę. Przy jej śmierci było wiele sióstr zakonnych, wśród nich jej rodzona siostra Maria. Ostatnim słowem, jakie wypowiedziała, było imię Jezus. Zmarła w opinii świętości 2 lipca 1904 roku, mając zaledwie 28 lat. Beatyfikował ją święty Jan Paweł II w Rzymie 20 listopada 1994 roku. Zostaje nam ukazana, mówił wtedy o niej, jako żywy przykład Bożego działania w sercu człowieka. Także w jej przypadku chrześcijańskie wychowanie wywarło decydujący wpływ na całą jej przyszłą działalność. 2 lata przed śmiercią, bliska już kresu swojego krótkiego życia, poświęconego szczególnie katechezie najmłodszych, wypowiedziała pragnienie swojego serca. Chcę być jak małe dziecko, trzymane w ramionach matki. Królestwo Chrystusa może się narodzić w sercu dziecka. Módlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Kościół czci pamięć błogosławionej Eugenii, dziewicy. Dałeś ją nam jako przykład naśladowania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, łagodnego i pokornego serca. Ona zawsze szukała ostatniego miejsca, zawsze była dobra i cierpliwa wobec dzieci. Przez jej wstawiennictwo daj nam łaskę, abyśmy byli żywym świadectwem Twojej miłości do wszystkich ludzi. Prosimy Cię, daj, abyśmy na końcu życia mogli radować się na zawsze w Twojej obecności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.